Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, dziś klockowym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym Wam zaprezentować dwa kolejne samochody z cyklu legendarne auta prl -u. Dziś mamy numer 9, czyli Warszawa M20 radiowóz I numer 10, czyli, czyli, czyli sanitarka FSO 125P. Do tego, ponieważ prenumeruję ten cykl, dostałem figurkę funkcjonariusza Emo, i to chyba takiego jeszcze Wam powiem, do zadań specjalnych, że tak powiem, czyli do tłumienia demonstracji. A więc nie takiego porządkowego policjanta, a tylko właśnie takiego, który zajmował się walką. Z opozycją, no ale tak szczerze powiedziawszy, to on trochę nie bardzo pasuje do akurat tego radiowozu, ponieważ ten radiowoz był używany w latach 60., natomiast on tak wygląda jak z okresu bardziej stanu wojennego. No ale dobra, jeśli chodzi o te dwa numery, no to na początek może kilka słów o Warszawie M20 i powiem Wam, że no ten samochód no jest mega wtórny. To znaczy Yy, niczym się nie różni od tego. Poza tym, że ma koguta na dachu, a więc jeden krocek tam jest inny i ma yy, inny kolor. Yy, natomiast część rzeczy, które odpowiedziałem tutaj za wykończenie, są odpowiedzialne za wykończenie tego samochodu, to są niestety naklejki, ale o tym może za chwilę. Yy, no, sama gazetka. Yy, no już mi wypadły te naklejki, o których mam zaraz powiem. Yy, sama gazetka jest nawet spoko, zresztą jak w, każdy, yy, w każdej z tych. Yy, z tych gazet mamy artykuł Milicja zamiast policji. Opisane jest, czym się posługiwali: że zaraz po wojnie to się posługiwali głównie sprzętem, tym, który po wojnie pozostał. Zresztą byli też umondorowani, jak żołnierze, w większości zresztą wywodzili się z wojska. Mamy tu też um, milicjną wołgę Mamy opis, jak w Polsce kontrolę prędkości przeprowadzano. Nie, ma, nie posiadali jeszcze radarów, że mierzyli za pomocą stopera. Jeden policjant siedział w krzakach i na odcinku tam 200 metrów mierzyli czas przejazdu. Yy, I jeżeli przyjechałeś do za szybko, no to mogłeś dostać mandat. Yy, tutaj mamy właśnie skrawki historyczne no i zachowaną w Muzeum yy, muzeum w Szczecinie Zajezdnia sztuki, taką właśnie Warszawę 20 Zresztą jest opisane, że tych warszaw milicyjnych nie wyszło zbyt wiele. Nie ma oficjalnych chyba danych na ten temat, ale nie było ich za dużo. Ze względu przede wszystkim na, na to, że samych warszaw M20 nie było tak strasznie dużo. Na łóżku dla milicji całkiem wiele nie było. Instrukcja składania. No, wszystko jest, wszystko jest spoko poza jedną rzeczą, a mianowicie faktem, że nigdzie nie jest pokazane, jak należy rozmieścić naklejki. Natomiast do każdego z tych numerów dostajemy blok naklejek i do, każdego gazety, do każdej gazety dostajemy ten sam blok a więc yy, mamy tutaj do różnych samochodów i prawdopodobnie każdy z tych kolejnych numerów, który będzie tam w jakiś sposób oklejany będziemy dostawać taki yy, taki zestaw naklejek, jest to przydatne ponieważ na przykład jak kleiłem tutaj pasy na Warszawie jedna naklejka mi się zepsuła yy, i musiałem skorzystać z tego w bloku naklejego do sanitarki. natomiast tutaj widzimy jedyną różnicę, a w zasadzie dwie różnice, mianowicie w środku jest taki klocek, też przeźroczysty, który podtrzymuje tą część dachu, i jeden klocek jest z dziurą na wsadzenie właśnie koguta. Na koguta jeszcze przylepiamy, przylepiamy naklejkę. Tu jest pokazana ta Warszawa w tej wersji takiej, można powiedzieć, ostatecznie, a więc już z naklejkami. Ale też jest widać, że to jest wygenerowane komputerowo, ponieważ na przykład ten napis milicja na kogucie jest dużo mniejszy. No a te pasy tutaj boczne yy, to jest klocek, natomiast to trzeba naklejać, i niestety to wychodzi nam kiepsko Scenkę z epoki. W Warszawa, właśnie ta z muzeum i 07 zgłoście, czyli porucznik Borewicz przy tej Warszawie, choć on jeździł, jak już wcześniej mówiliśmy sobie. Polonezem. No, i tutaj różne, różne rzeczy jeszcze o milicji w krajach socjalistycznych. I na sam koniec plakat, właśnie ten z muzeum. Ten egzemplarz z muzeum, bardzo ładny z Borewiczem. Dobra, jeśli chodzi o sam samochód, no to wszystko pięknie, ładnie, ale po pierwsze, to jest ten sam samochód, który już był, tylko w innym kolorze. A po drugie mamy pełno naklejek. Tak? Czyli na przykład napis MO, który spokojnie mógłby być nadrukowany z naklejką. Tutaj te pasy, ten to jest klocek, tu jest naklejka, tu z góry jest naklejka i tu jest naklejka i to się bardzo źle przykleja. Słuchajcie, fatalnie bym powiedział. Nie do końca pasuje, mi się to dość kiepsko przykleiło. Więc tak to wygląda. Sam napis milicja też mniejszy niż na tych, na tych Obrazkach, które tam widzieliśmy. No ale na koguta, to jeszcze powiedzmy, że tu mogłaby być naklejka. Natomiast no to spokojnie mogło być nadrukowane. To jest na jednym klocku. Jeszcze widzicie, mi się tutaj źle przykleiło. Nie mam wprawy w kleju naklejka. Z te pasy boczne, no to już, już całkiem. Oczywiście, tak jak mówię, no to Warszawa no niczym się nie różni od tej poprzedniej. Konstrukcyjnie to jest dokładnie to samo. Widzicie? Wszystko jest tak samo. Tak samo się składa. Różni się jednym kroczkiem tak na dobrą sprawę. Tu też jest taki sam. Na dodatek, ten mój egzemplarz ma tutaj coś rozmazaną, ten tylny krocek. No, jeszcze nie ma tego napisu tu z boku Warszawa, który był. Słuchajcie, na. O właśnie, na tej starej był. Na tej go nie ma. Natomiast na tym egzemplarzu z muzeum jest. Więc w zasadzie być powinien. Natomiast na cała resztę, no to jest to ten sam samochód, a więc po prostu Kobi wydało w tym numerze 9 drugi raz ten sam samochód, dodając w zasadzie tylko zestaw naklejek i zmieniając dwa klocki. No to jest ten argument tych osób, które nie chciały prenumerować ze względu właśnie na te powtórzenia. Dobra, tyle jeśli chodzi o Warszawę. Odłożymy też sobie naszego milicjanta. No i dobra, i teraz sanitarka. Słuchajcie, tutaj też w zasadzie można powiedzieć, że to jest powtórzenie, ponieważ już mieliśmy FSO 125P, a więc w zasadzie Fiat 125P. Tyle tylko, no, że tu jest zmian trochę więcej. I ten model wygląda moim zdaniem fajnie, tak? Jeśli chodzi o samą gazetkę, no to tutaj mamy różne, różne rodzaje karetek, jakie były w Polsce po II wojnie światowej. Tu widzimy, że były też używane skody. No a potem po wykupieniu licencji na Fiata 125P zaczęto wykorzystywać właśnie Fiaty w charakterze takich sanitarek. Choć nie były to auta super komfortowe. Potem zostały zastąpione Polonezami. Tutaj mamy wyposażenie takiej sanitarki od środka. Z punktu widzenia pacjenta, no jak widzimy miejsca było raczej mało. Dalej no oczywiście instrukcja składania. Tutaj chyba wiele różnic jeśli chodzi o Fiata tego zwykłego sanitarkę nie ma. No, poza tym, że właśnie układamy tutaj, takie jakby łóżko z tyłu. No i tą część, taką kombi. Ta sanitarka ma już dwa lusterka. Jest to pierwsze auto w kolekcji legendarnych Pearls z dwoma lusterkami. Oczywiście jest też miejsce na koguta. Tylko, że ten kogut wygląda tutaj tak, a więc dwa takie, jakby głośniki tak, czyli te, które. Te syreny, plus do tego migające światełka, też dwa, o tym za chwilę. Może jeszcze, o tutaj mamy ym, ostatnią stronę instrukcji. Tutaj nie ma tych wizualizacji, co ciekawe. Ym, do tej pory wszędzie były. Tutaj mamy więcej informacji technicznej. Właśnie te, ym, te koguty na dachu. Aparat trenowy. Widzimy telefon w środku. Tak. Natomiast na osiągi typowe Fiata. Tu jeszcze u góry pokazany wywiecznik dachowy. No, klimatyzacji nie było. No i tutaj różne, różne samochody, które też były wykorzystywane. Również Warszawa 203A jako ambulans. Natomiast tutaj gaz. Na podwórzu Lublina. Warszawa Garbata też, czyli M20 też była. No i na koniec plakat. No, takie samochody jeszcze pamiętam z polskich ulic, jak byłem dzieckiem. Natomiast sam samochód, jak mówię, mimo że jest w pewien sposób też dublem, jednak wygląda lepiej niż ta, niż ta warszawa policyjna. Też z tego powodu, że jednak, tak, zmian jest więcej, a naklejki, moim zdaniem, trochę lepiej dopasowane. To znaczy, ja sam kiedyś mówiłem, że skoro już nie robią tych takich szybek małych, nie zaznaczają na samochodach, to Kobi mogłoby wprowadzić naklejkę, która by to imitowała, i tutaj to zostało zrobione. Czyli mamy taką oczywiście długą szybę z klocków, a na to przychodzi naklejka, która imituje tylną szybę, i tą szybę w tej części kombi. To jest oczywiście nadruk i z drugiej strony znowu naklejka. Dodatkowo naklejone jest również, nie, napis pogotowie ratunkowe jest właśnie nadrukowany, więc to jest pewien plus. Naklejone są te krzyże, tak? czyli po obu stronach naklejamy krzyżyki. Tutaj w przeciwieństwie do Warszawy trudniej by było to nadrukować, ponieważ Warszawa jako jedyny samochód z kolekcji Kobi ma te boczne płyty. Tak? Natomiast z pozostałych budujemy to właśnie z takich, takich, takich klocków z szerokich na jeden stud i budujemy je do góry, więc tutaj ten nadruk byłoby trudniej, więc tutaj ta naklejka jest jakby bardziej uprawniona. Tak? Tył wygląda tak. To już są nadruki. No i co? No i u góry, te koguty tu się to trochę rusza, czyli to jest trochę mało stabilne. Tu jest za, nawet ten wywiecznik, mało skuteczny, jak to opisują w gazetce. Pokazane więc, y, dlatego uważam, że mimo naklejek ten samochód wygląda nieźle. Tutaj jeszcze jedna taka ciekawostka. tam. W tych lampach wystają study z pod spodu, ponieważ no tu nie ma nic, a to się tu się trzyma na dwóch białych studach i to jest tu widoczne. Może trzeba było dać takie jednak jakieś żółtawe te lampy. To jest oczywiście tutaj nadrukowane. No i ten samochód, powiem Wam, że mi się podoba. Ten samochód mi się naprawdę podoba. Natomiast no ten niestety mi się mniej podoba. To znaczy, sam model mi się podoba, to znaczy ta brązowa. Pierwsza Warszawa M20 podobała mi się nawet bardzo, natomiast no to jest no niestety dubel, samochód jest w zasadzie identyczny, tak? różni się tylko malowaniem, no więc drugi raz wydany ten sam samochód, tylko w innym kolorze, no i to niestety jest niefajne, jeśli chodzi o kolejny numer to to jest zapowiedź Trabant Universal, no to też nie jest coś. Trabante już jednego mamy. No czekam też jest na tego Wartburga, ale, ale to on będzie chyba jednym z ostatnich numerów. Trabante już mamy. No, wersja kombi i tyle. Yy, więc, więc nic nowego nie wnosi. Dobra. Słuchajcie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.